Zadanie 30. Matura 2013 za 2 punkty. Rozwiąż nierówność kwadratową. Mamy następującą nierówność kwadratową i zaczniemy rozwiązywać ją od wypisania współczynników A, B, C. A jest to współczynnik stojący przy x kwadrat, B to jest współczynnik stojący przy x do potęgi pierwszej, a C jest to wyraz wolny bez x. W kolejnym kroku piszemy wzór na deltę i teraz wyznaczamy tę oto wielkość. Czyli delta równa się b do kwadratu, czyli minus 7 do kwadratu, minus 4 przepisujemy, a to 2, a c to 5, czyli wymnażamy liczby. Pod spodem potęgujemy minus 7 razy minus 7, 49, 4 razy 2 i razy 5 to jest minus 40, odejmujemy liczby, wychodzi nam 9. Delta jest dodatnia, zatem mamy dwa pierwiastki rzeczywiste. Do obliczenia tych pierwiastków rzeczywistych będziemy potrzebować jeszcze pierwiastka z delty. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. Przystąpmy teraz do obliczenia samych pierwiastków. Do obliczenia x1 i x2. Tutaj masz wzory, na pewno je znasz. I wstawiamy minus b. B jest minus 7, czyli weźmiemy minus, w nawiasie minus 7. Plus pierwiastek z delty, czyli plus 3, 2 razy a, 2 razy 2. Teraz wystarczy tylko poobliczać proste rachunki. Minus i minus się redukuje, otrzymujemy w liczniku 7 plus 3. Na dole mnożymy dwójki. W liczniku dodajemy liczby 10 czwartych, skracamy na 2, 5 drugich. Wyciągamy całość, 2 i 1 druga. Robimy podobnie na dole. Minus b to jest minus minus 7, gdyż ten minus stoi przed całym współczynnikiem b. To jest ten minus ze wzoru. Następnie minus pierwiastek z delty i 2 razy a. Minus i minus to jest plus, czyli mamy tutaj plus 7, minus 3. Mianownik mnożymy, to jest 4. 7 minus 3 to 4. 4 na 4 to jest 1. Mając dwa pierwiastki rzeczywiste, możemy przystąpić do symbolicznego rysunku. Rysujemy układ współrzędnych, zaznaczamy pierwszy pierwiastek, to jest 1, i drugi pierwiastek to jest 2 i 1 druga. Zaznaczyłem w układzie współrzędnych te nasze pierwiastki kółkami zamalowanymi. Dlaczego? Ponieważ mamy w nierówności dodatkowo znak równa się. Czyli tutaj kółka koniecznie muszą być zamalowane. Następnie spójrzmy na współczynnik A, który stoi przy x kwadracie. Jest on dodatni, zatem nasza parabola jest skierowana ramionami do góry i przechodzi przez niebieskie punkty, czyli przez nasze pierwiastki. Więc rysujemy parabolę skierowaną ramionami do góry. Teraz zerknijmy na naszą nierówność. Nasza funkcja kwadratowa jest większa od zera, czyli zakreskowujemy dodatnią część naszej osi, czyli dodatnie wartości funkcji. Zauważ, tutaj masz dodatniego y, tutaj masz również dodatniego y, tutaj masz dodatniego y i tak dalej. Tutaj y jest równy 0, ale dopuszczamy 0, dlatego zaznaczyliśmy kółka zamalowane, czyli to też jest nasza dobra odpowiedź. Tutaj mamy y ujemnego, 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 tutaj mamy y ujemnego i tak aż do 2 i 1 druga. Czyli ta część osi jest niedobra. Zaś od 2 i 1 druga w prawą stronę mamy wartości funkcji także dodatnie. Czyli tutaj mamy y dodatniego, ten punkcik też ma y dodatniego, ten punkcik też ma y dodatniego, ale cały czas pamiętaj, szukamy argumentów, szukamy x-ów, dla których wartości funkcji są dodatnie. Czyli jaka część osi x-owa została zakreskowana? Od minus nieskończoności do 1 i od 2, 1 druga do plus nieskończoności. Czyli ta czerwona część jest naszym rozwiązaniem.